Cześć, Elżbieta Nocoń nadaje do Was z Encio i dzisiaj kolejny czasownik frazowy, kolejny phrasal verb, który ogarniemy wspólnie, bo tylko jeden naraz, czyli tak jak najlepiej ich się uczyć. Jedziemy. Dzisiaj look down on, czyli patrzeć dosłownie, patrzeć na kogoś z góry, ale w takim sensie, że, że pogardzać kimś, czuć się lepszym. Look down on other people, look down on somebody. So you believe you're better, you believe you're, I don't know, more intelligent, well, definitely more arrogant. Okej, czyli jak zawsze, dostajesz ode mnie trzy przykłady, three sample sentences, a potem ty próbujesz układać swoje zdania, a najlepiej, kiedy chociaż jedno z nich zamieścisz dla mnie w komentarzu i dowiesz się, czy jest poprawne. To co, let's start, shall we? Okay, the first sample sentence goes: he's such a snob, he looks down on blue-collar workers. Taki z niego snob. Patrzy z góry na osoby na niższych stanowiskach. To o kimś w pracy. I remember them now. They were those snobbish, big-headed girls who looked down on everybody in high school. Yeah, I remember them. Każdy z nas ma chyba takie znajome z ogólniaka, które patrzyły na innych z góry. W sumie nie wiadomo dlaczego, ale jakoś taka była to z nich super grupa. And they looked down on everybody. And the third example, i mój trzeci przykład to: he believes they look down on him because he doesn't have a job. But that's really not the case. I on myśli, uważa, że patrzą na niego z góry, że nim pogardzają, bo nie ma pracy, ale tak nie jest. He believes they look down on him. Trzy moje przykłady to: big-headed, zarozumiałe laski z ogólniaka, snobistyczny współpracownik i zakompleksiony kolega. He believes everybody looks down on him. Zobacz, co ja robię. Wymyślam jakiś kontekst, jakąś sytuację, jakąś historyjkę nawet do tego dośpiewam, po to, żeby słówko, którego się uczę, naprawdę usiadło i zakorzeniło mi się w głowie. Look down on. To jest trochę do zapamiętania. Akurat ten phrasal jest super, bo faktycznie można sobie wyobrazić, jak się tutaj tak na kogoś. No nie? Zapraszam do oglądania pozostałych odcinków. Niektóre phrasale bardzo fajnie wchodzą do głowy, można je sobie wyobrazić. Niektóre... no, z niektórymi będę starała się pomóc jeszcze bardziej. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj, zachęcam do lajkowania i definitywnie, definitely leave me a comment. Zostaw komentarz, no z czym? No ze swoim przykładem. Bye! Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!